Mnóstwo ludzi również ogląda telewizję wciąż, mimo że jest to medium dość, można powiedzieć, pradawne, jednak istnieje wciąż i wciąż zrzesza wiele osób. Ty w telewizji pracowałaś, pracujesz, ale też w internecie. No i gdybyś miała wybrać, to które? No muszę ci powiedzieć, że już trochę wybrałam, ponieważ w zeszłym roku podjęłam taką decyzję, że chociaż nie rozwiązuję tych moich połączeń z telewizją i cały czas w niej bywam, cały czas w niej się pojawiam i cały czas z nią mam przepiękny romans, a wręcz miłość od wielu lat, to jednak zrezygnowałam ze stricte pracy w telewizji, jakby bycia taką połączoną w sposób bardzo taki zawodowy, codzienny, ponieważ jednak stwierdziłam, że moja społeczność, która jest taka najbardziej bliska mojemu sercu, która dokładnie rozumie, o co mi chodzi, ona jest właśnie tam, w sieci. Dlatego postanowiłam większość tego czasu poświęcać jednak dla mojej społeczności w sieci, więc widzę, że to się zmienia, ale może dlatego, że telewizja jest po prostu medium, w którym jest dużo szersze spektrum tych treści, więc one nie są aż tak bardzo spersonalizowane i jest mnóstwo ludzi, którzy pragną wciąż tego i wspaniale, ale wspaniale jest też, że jest płaszczyzna taka jak świat wirtualny, która daje możliwość bardzo sprecyzowanym potrzebom dać odpowiedź i to jest świetne. I ten kontakt jeden na jeden przede wszystkim, że to nie jest gdzieś tam daleko w odległości telewizora, tylko to jest tak blisko. Oni mogą napisać wiadomość, możemy pogadać, możemy ponagrywać sobie różne wiadomości audio, mamy bardzo bliskie relacje. No i powiem ci, że to jest piękne. To jest piękne mieć tak bliskie relacje z tym widzem, który kiedyś był jakoś tak daleko po tej drugiej stronie ekranu. Mam wrażenie, że ta bliskość powoduje również odpowiedzialność, która jest hasłem tegorocznej edycji Sea Bloggers. Masz poczucie tej odpowiedzialności? Jak się z tym czujesz? Zdecydowanie mam poczucie odpowiedzialności za swoje grono odbiorców, bo chodzi o to też, że ja poruszam bardzo też takie głębokie tematy dotyczące emocji, z racji tego, że już od wielu, wielu lat jednocześnie z pracą dziennikarską łączyłam już drugą drogę zawodową, gdzie wspieram ludzi w procesie zmiany, w procesie rozwoju wewnętrznego, radzenia sobie z emocjami, jestem praktykiem integracji w oddechu i tak dalej, no to trochę jest to duża odpowiedzialność, bo przychodzą do mnie ludzie, którzy mają rzeczywiście różne tematy a propos emocji i ja muszę wiedzieć, że to jest czas, w którym ja jestem w pewien sposób zobowiązana dać im tę uwagę, bo jeżeli mówię a oni potem mają pytanie na ten temat, to ja też muszę powiedzieć B, więc muszę gdzieś tam być dostępna, ale to jest takie muszę, ale tak naprawdę wybieram, bo ja bardzo pragnę pomagać ludziom i jeżeli mogę robić przez taki kanał jak Instagram, to jest po prostu przepiękne, że te nowe czasy dają nam takie możliwości.